Ksiądz Roman Stafin, autor wielu książek, 7 wydanych nakładem wydawnictwa Biblos. Właściwie każda z nich dotyczy, czy w dużej mierze dotyczą one modlitwy, adoracji, mszy świętej, czyli tego, co jest sercem i skarbem Kościoła. Przez wiele lat duszpasterz w Niemczech, kapelan sióstr Klarysek w Nowym Sączu, dziś ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej, możemy powiedzieć specjalista od teologii duchowości. I pan Antoni Kloch, który księdza Romana Stafina książki zna na pewno, ale też wie, które z nich cieszą się największą popularnością, kto je czyta. Księże profesorze, Kościele wypłyń na głębie to książka, która ukazała się w Biblosie w 2007 roku, pierwsze jej wydanie. Czyli 15 lat temu powstała na bazie bogatych księdza doświadczeń i znajomości Kościoła w Polsce, jak i Kościoła w Niemczech. Ukazuje problemy, wyzwania. Jak ksiądz dzisiaj widzi Kościół i stan wiary ludzi Kościoła dzisiaj? Może ja rozpocznę tą moją wypowiedź od przytoczenia wypowiedzi pewnego duchownego. Mianowicie mówił w ten sposób. Kiedyż to w naszym kościele atakowano tak mocno wiarę naszą pobożność. Mówiono o niej tak negatywnie, z taką bezczelnością, jak to się dzieje dzisiaj. Kiedyż to tak wielu gardziło, tak jak dzisiaj, sakramentami świętymi, odrzucało naukę Kościoła. Kiedyż to celowano w tarczę naszej wiary pociskami kpin, jak to się dzieje dzisiaj? Czy te słowa, które ja tutaj przytoczyłem, parafrazując troszkę tą wypowiedź, nie można by odnieść do sytuacji Kościoła i stanu wiary w świecie nam współczesnym? Myślę, że można. Natomiast to przytoczyłem tutaj wypowiedź księdza kardynała Egidiusza z Viterbo, który otwierał Sobór Lateranyński V 3 maja 1512 roku. Kryzysy w Kościele były i kryzysy w Kościele będą. I teraz też przeżywamy kryzys. Ale co jest najważniejsze w stanie kryzysu wiary i w konsekwencji też Kościoła? Żeby znaleźć metody, żeby znaleźć sposób wyjścia z tego kryzysu. Dlaczego Sobór Lateranyjski V? Ja się powołuję tutaj na książkę w tej mojej wypowiedzi księdza kardynała Gerharda Müllera. Ostatnio w Niemczech wyszła książka pod tytułem jego Vasis Catholicis, co jest katolickie, który mówi tak, że Sobór Lateranyjski V nie, po prostu nie odnalazł sposobu wyjścia z tego kryzysu. Dlaczego? Ponieważ się skoncentrował na strukturach Kościoła. A natomiast nie zrozumiał, że ten człowiek początku XVI wieku to nie jest już Kościół, to nie jest człowiek średniowiecza, lecz Kościół czasów już nowożytnych. I trzeba znaleźć nowy sposób dotarcia do niego z Ewangelią. No to właśnie, księże profesorze, jak to zrobić? Co Kościół dzisiaj może zrobić, żeby pomóc człowiekowi odkryć Boga na nowo w swoim życiu, wejść w głęboką relację z Nim? Tak, ja tutaj jeszcze nawiążę do tej książki księdza kardynała Müllera. Jego słowa, jego to, co głosi, to, co pisze, jest na pewno dla nas jakimś takim znacznym ukierunkowaniem naszej pracy ewangelizacyjnej. I otóż on mówi, że chrześcijaństwo dzisiaj w Europie stanowi jeszcze większość, ale czego mu brak? Intelektualnej i duchowej siły. I on nawiązuje do takiego wyjątkowego spotkania, jakie miało miejsce na krótko przed wyborem kardynała Ratzingera na papieża, nawiązuje do rozmowy kardynała Ratzingera z przewodniczącym włoskiego parlamentu Marcello Perą. Oni wtedy właśnie mówili o tej dechrystianizacji
Europy. Mówili także o tym wojującym, ateistycznym, antykościelnym totalitaryzmie. I wtedy w tej rozmowie padło takie określenie, mianowicie twórcza mniejszość. Twórcza mniejszość. O co tutaj chodziło? Chodzi o to, żeby kształcić elity katolickie, żeby pogłębiać intelektualnie i duchowo naszą wiarę. I to się u nas dzieje. To się u nas dzieje w ramach tej nowej ewangelizacji. I to idzie tak, powiedzmy, w trzech kierunkach. Po pierwsze, czytanie i medytacja Słowa Bożego. Po drugie, odkryć na nowo to bogactwo, które jest w nas od chwili Chrztu Świętego. I po trzecie, odżywiać, odnawiać to bogactwo i pogłębiać przez uczestnictwo w Eucharystii. To są takie, powiedziałbym, trzy kierunki, trzy wymiary tej odnowy naszej wiary i odnowy także duszpasterstwa Kościoła w czasach istniejącego kryzysu. Księże profesorze, każdy z wierzący posiada Pismo Święte w domu, ale jak je czytać, jak medytować, gdzie się tego nauczyć? Właściwie to może się nauczyć każdy z nas. Jak się otworzy Pismo Święte, to wtedy trzeba westchnąć do Ducha Świętego i powiedzieć: Duchu Święty, proszę Cię o Twoje światło dla mojego umysłu. Proszę, rozgrzej moje serce, bym ukochał to słowo, które będę czytał. I potem czytam ten tekst raz, drugi raz, trzeci raz, a potem próbuję odnieść te słowa do mojego życia. A potem, co jest bardzo ważne, słucham. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Mów, Panie, Twoja służebnica słucha. Słuchać. I w tym słuchaniu coś się zaczyna dziać tutaj w nas, w środku. Natomiast taką, jeśli chodzi o taką klasyczną naukę rozważania Słowa Bożego, no to to jest tak zwane lekcje od Divina, na przykład prowadzone przez księży salwatorianów w Krakowie. Byłem tam kilka razy i jak się po raz pierwszy pojechałem na to lekcje od Divina, lekcje Divina to po prostu czytanie Boże, lekcje Divina. To byłem po prostu nieprzeciętnie ubogacony. Zwykle tam biorą udział księża w tym lekcji Divina, klerycy, siostry zakonne, ale większość to są osoby świeckie. Od osób, bo każdy się tam przedstawia, nie, na początku, od wykonujących proste czynności, aż po profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I czym byłem zauroczony? Że te osoby świeckie potrafią jeden tekst Pisma Świętego medytować przez 4 godziny. Przez 4 godziny. I jak oni żyli tym Pismem Świętym, to można było zobaczyć w ich oczach, odczytać z ich twarzy. Naprawdę. I jak ja czasami prowadzę, jak pani już tutaj wspomniała, dni skupienia czy rekolekcje dla księży, szczególnie młodych księży, to wtedy mówię do nich: słuchaj, bracie, jedź tam na te 8 dni lekcji Divina i zobaczysz, że będziesz brał Pismo Święte inaczej do ręki, będziesz go inaczej otwierał i ono będzie cię prowadzić. Bo Pismo Święte, już tak króciutko powiem tylko tyle, że ono jest źródłem światła, żebym mógł rozeznać w tym skomplikowanym świecie, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Jest to źródło mocy, aby to wybrane dobro, po prostu tego dobra bronić, o tym dobru świadczyć. Nie mamy innego źródła, nie mamy, jak Pismo Święte. Wśród tych filarów wymienił ksiądz profesor też dar Chrztu Świętego. Co zrobić, żeby ten dar nie był marnowany? Dzisiaj przecież wielu ochrzczonych jest nieobecnych w Kościele. No, w chwili Chrztu Świętego otrzymaliśmy taki zalążek wiary. Czyli Bóg w nas zamieszka. On tam jest cały czas. Jak rozwijać to ubogacenie? Na pewno przez czytanie Pisma Świętego, ale ja myślę, że takim szczególnym zadaniem dla nas to jest
odkrywanie na nowo tej łaski Chrztu Świętego przez przygotowanie rodziców do chrztu pierwszego dziecka. To jest ogromnie ważny moment. Przecież ci młodzi ludzie, mama i tata, przychodzą do nas i proszą o chrzest. Oni są tutaj. Przychodzą do nas i czegoś oczekują. No, w wielu naszych parafiach to przygotowanie jest prowadzone w sposób taki dość ograniczony. Ale są parafie, które prowadzą tak zwaną formację rodziców przed chrztem, szczególnie pierwszego dziecka. Ja miałem kontakt z jedną taką, mam dużą parafią w diecezji poznańskiej, bo tam ta formacja rodziców przed chrztem dziecka właściwie się narodziła. I tam są spotkania organizowane, kilka spotkań, na przykład jedno spotkanie na temat wiary, drugie na temat modlitwy, inne jeszcze na temat Kościoła. I w te przygotowania zaangażowane są osoby świeckie, co jest bardzo ważne, tak zwani katechiści. Rozmawiałem z proboszczem tej parafii i on mi mówi tak, że nie wszyscy rodzice mogą przyjść na te spotkania wspólnotowe. Wtedy katechista dzwoni do tej rodziny i mówi, proszę Państwa, kiedy Państwo znajdziecie godzinę czasu, abym mógł z Wami porozmawiać o chrzcie dziecka. Oni zawsze ten czas znajdują. I co się tam dzieje? Mianowicie jest rozmowa. Ci ludzie, dość często może mający taką chłodną relację do Kościoła i chrzczą dziecko, bo może jest jakiś wpływ rodziny tutaj, dziadków, albo też chcą zachować tradycję. W rozmowie mówią o swoich problemach. Mówią o problemach z wiarą, mówią o problemach związanych z Kościołem przez te, powiedzmy, grzechy, nadużycia niektórych księży, które są tak wyolbrzymione przez środowiska laickie, liberalne. I co się dzieje? Tu siedzi ten człowiek, mama i tata, obydwoje siedzą ze swoimi problemami, a tu siedzi katechista. Świadek. I on wtedy mówi, proszę Państwa, ja wierzę, bo ja się modlę, bo ja idę do Kościoła mimo wszystko, bo się chcę spotkać z Jezusem. I to więcej znaczy niż nawet prowadzona katecheza przez księdza. I dobrze się dzieje, że w naszej diecezji to jest taki piękny znak i takie światełko w tym kryzysie, jaki przeżywamy, że została wprowadzona ta szkoła parafialnej aktywności. I są chętni. Pierwszy semestr już chyba jest za nami, zaczął się drugi, będziemy mieć katechistów, bo my kapłani nie dotrzemy do wszystkich ludzi, a poprzez właśnie tą elitę, o której wspomniałem na początku, tą elitę, która jest intelektualnie i duchowo pogłębiona, ona wejdzie w ten świat i zaniesie tą wiarę. Najwięcej jednak księdza książek dotyczy Eucharystii. Tak. Przynajmniej tych wydanych w Biblosie, tutaj trzeba w ręku odkrywać skarb Kościoła. Wypowiada się ksiądz na temat tajemnicy, tłumaczy nam tajemnicę mszy świętej. Proszę opowiedzieć o tych książkach. Tak, Eucharystia jest źródłem naszego życia chrześcijańskiego, jest także szczytem. Po prostu to jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, najgłębsze, jakie może być. Nie ma innego głębszego, jak przyjęcie Komunii Świętej, oddanie siebie Jezusowi Chrystusowi, zawierzenie Mu swojego życia. Liturgia mszy świętej, a w ogóle każda liturgia ma dwa cele. Pierwsze, uwielbić Pana Boga i drugi cel, uświęcić człowieka. Żeby to uświęcenie człowieka w liturgii się dokonało, to my, kapłani, sprawujący najświętszą ofiarę, musimy tą możliwość tym naszym wiernym stworzyć, żeby oni to życie wnieśli w liturgię mszy świętej. I takim miejscem troszkę przez nas, kapłanów, zaniedbanym, a ogromnie ważnym, to jest moment ofiarowania
we mszy świętej. Popatrzmy tak troszkę ze strony przeciętnego uczestnika mszy świętej, jak on przeżywa tą część mszy świętej ofiarowanie. No, patrzy na ekran i śpiewa pieśń, a ksiądz no, coś tam sobie robi przy ołtarzu. Czy nie jest tak? Dość często właśnie tak jest. A to coś tam sobie robi jest ogromnie ważne, bo to jest ten moment, kiedy ja to życie mogę wnieść. Mogę, ksiądz trzyma host, na patenie hostię, odmawia modlitwę, potem kielich z winem, odmawia modlitwę. Ja jako uczestnik mszy świętej w tym momencie mogę to moje życie położyć tam na tej patenie, włożyć do kielicha z winem, oddać to życie i powiedzieć: Panie, przemieniaj mnie tak, jak przemieniasz chleb w ciało Twoje i wino w Twoją krew. Ja mam takie przekonanie, że przynajmniej raz w miesiącu, na wszystkich mszach świętych, w czasie ofiarowania nie powinniśmy śpiewać pieśni, tylko z krótkim wprowadzeniem, oczywiście, żeby wierni wiedzieli, jak się mają zachować, dać tą możliwość wniesienia życia swojego w liturgii mszy świętej. Docenić ciszę. No więc właśnie, to jest to. No, zaniedbujemy my, kapłani, dość często tą ciszę w liturgii. Jakoś się nam tak czasami za mocno spieszy. A cisza to nie jest przerwanie liturgii mszy świętej, to jest integralna część mszy świętej. Integralna, tak samo jak módlmy się, tak samo jak Ojcze Nasz, tak samo jak błogosławieństwo. Cisza jest integralną częścią mszy świętej. Panie Antoni, które książki księdza Romana Staffina cieszą się największą popularnością wśród czytelników? No to jest takie klasyczne pytanie o tak. To, jak się książki sprzedają, komu się sprzedają, kim są odbiorcy, gdzie książka dociera. No muszę powiedzieć, że książki księdza Staffina docierają w różne miejsca, przy czym tu muszę oddać autorowi, który tyle pięknych słów powiedział na temat tego sposobu przeżywania Eucharystii w Kościele i muszę powiedzieć, że trochę nas sam autor, nas, czyli no, handlujących książką, wyręcza, ponieważ tak się składa, że sporo tych książek właśnie z inicjatywy autora, no to tak brzmi górnolotnie, trafia pod strzechy, po prostu dzięki pośrednictwu autora one są przez wiernych no, zabierane do domu, jako może nie lektura obowiązkowa, ale jako taki żywy dowód, czy żywe pogłębienie tego, co podczas nabożeństwa usłyszeli, z czym się zetknęli. I dlatego na to pytanie, jak one się sprzedają, mogę powiedzieć, dzięki autorowi sprzedają się bardzo dobrze. Natomiast jeśli już mówimy o sprzedaży, to pierwsza z tych książek, to muszę ją wymienić, Kościele Wypłyń na Głębię. Dlaczego? Dlatego, że ona była dla mnie dowodem na to, że ten, kto sprzedaje książki, nie powinien z definicji zasugerować się tytułem i podtytułem. No bo ta książka pochodzi z czasów, gdy handel polegał, ten książkowy, przynajmniej ten hurtowy, na tym, że z tym towarem docierało się osobiście do księgarni, do hurtowni i należało coś o publikacji powiedzieć. Ja oczywiście, kiedy ona dotarła do magazynu z drukarni, no to Kościele Wypłyń na Głębię, pod tytuł Refleksje duszpasterskie o Kościele w Europie. Aha, skoro duszpasterskie, to pewnie książka adresowana do kapłanów. Autor zapewne, skoro się dowiedziałem, że pracował wtedy w Niemczech, w Hildesheim, no to zapewne adresuje do kapłanów książkę o charakterze porównawczym, że będzie tam jak jest zorganizowany Kościół w Niemczech, w Polsce, tak. Jak jest stąd wyciągnąć wnioski. Tak. Ale okazało się, że to powierzchowne rozumienie i nie należy, oczywiście będąc sprzedawcą, tym, kto jest odpowiedzialnym za to, aby publikacja znalazła nabywców, nie sugerować się bez przeczytania, bo w trakcie tych naszych podróży tak sobie otworzyłem i tu już na wstępie, no właśnie, powiedziałem,
byłem przekonany, że to adresowane do kapłanów, do duszpasterzy, no bo refleksje duszpasterskie. A tu otwierami trafiłem na cytat, który tam ksiądz się powołuje. Nie wie, ja być może słyszałem gdzieś, bodajże przy pierwszej wizycie papieża Benedykta w Niemczech, taki sławny tytuł, że papież przybywa do kościoła, w którym już niewielu wierzy. Czy... Tak, tak. I ten jeden cytat, a potem drugi, kiedy episkopat Niemiec, bodajże w którymś z listów do wiernych, mówi wprost, że my, Niemcy, jesteśmy teraz kościołem misyjnym po tylu latach. No i dla mnie to był swego rodzaju wstrząs i nagle okazało się, że mam książkę, która wcale nie jest adresowana do księży, do kapłanów. Nie jest nie wcale tylko organizacji kościoła pojmowanego jako pewne sztywne struktury, parafia, nie wiem, dekanat, coś więcej, tylko to jest książka o tym, jak no, nie przeżyć tak w pełni tego kryzysu, który miał na myśli niemiecki episkopat, mówiąc, jesteśmy znowu kościołem misyjnym. Tak. Czyli jak wypłynąć na głębie. No właśnie, jak wypłynąć na głębie. Nagle okazało się, że moim zadaniem jest przedstawić książkę, która wcale nie jest tylko i wyłącznie do kapłanów, tak. Przepraszam, ale jest zdecydowanie szersza. No i podobnie jest z innymi, chociaż oczywiście Skarb Kościoła i Odkrywać Skarb głównie sprzedawaliśmy czy rozprowadzaliśmy w związku z zapotrzebowaniem na ciągłe wyjaśnianie, tłumaczenie, właśnie odkrywanie tajemnicy, tak, mszy świętej. No trochę inna była Uwielbiam Cię Ojcze, bo tutaj akurat to sądzę, że dużo osób indywidualnych było zainteresowanych, tych, których interesuje modlitwa, no, w tym wymiarze bardzo osobistym takim. Tak, przepraszam, że ja tutaj wejdę jeszcze w słowo. Jeśli chodzi o tą książeczkę Uwielbiam Cię Ojcze, to jest powiedzmy, no, w pewnym sensie rezultat konferencji, które ja głosiłem w wielu parafiach, w tych parafiach, które przygotowywały się do wprowadzenia adoracji Najświętszego Sakramentu. No czy tak. To całodziennej adoracji, czy tylko tej godzinnej adoracji przed wieczorną mszą świętą. I to jest właśnie ta adoracja w ciszy, to jest następny znak rozpoczynającego się, ja powiem tak optymistycznie i chyba tak jest, odradzającego się Kościoła poprzez głęboką, indywidualną modlitwę wielu. Bo przy spadającej ilości uczestników mszy świętej zauważa się, że pewna grupa wiernych naszych potrzebuje czegoś więcej niż to przeciętne duszpasterstwo niedzielne, nawet na najwyższym poziomie. Oni potrzebują osobistego kontaktu i ja bym powiedział, że to zainteresowanie adoracją w ciszy to jest taka odpowiedź Ducha Świętego na ten postępujący proces laicyzacji, który się dokonuje. I poprzez tych rozmodlonych wiernych to odrodzenie no, będzie się dokonywać. I dlatego ona się rozeszła. Tak, tak. Znaczy, tak. Mówiąc nieładnie, bo to tak brzydko brzmi, ale istotnie rozeszła się, zostanie dodrukowana. Tak. Zresztą podobnie jak chyba, nie wiem czy nie zasłoniłem, moją mszę świętą. Nie, nie. Jest widoczna. Moja msza święta to najnowsza w tym cyklu rozumienia mszy świętej. No tutaj muszę oddać autorowi już w pełni, że trafiła do rąk wielu wiernych dzięki bezpośredniemu pośrednictwu autora, czyli pośrednictwu wręcz tej inicjatywie, aby ona trafiła do parafii w Starym Sączu. Bo tylko w Starym Sączu. Także na pytanie o to, jak one się rozprowadzały, mogę powiedzieć, że różnie, chociaż skutecznie. I myślę, że tutaj odgrywało ogromną rolę sam udział autora, bo przypuszczam, że ksiądz także wygłaszał chyba jakieś rekolekcje związane z tymi zagadnieniami. Tak, tak. No, dlatego tak, tam tak. Był. Zresztą wtedy... ja tę książkę Uwielbiam Cię Ojcze mam w konfesjonale. I jeżeli wyczuwam, że osoba, która się spowiada, ma to zainteresowanie pogłębieniem życia duchowego, to ja po prostu
dam jako upominek, no zwykle pytają, ile się za to należy. Ja mówię, jak pani uważa, czy pan, można coś tam siostrom do skarbonki wrzucić i pewnie tam chyba wrzucają też. Natomiast słowo chciałbym powiedzieć do tej książki mojej Msza Święta. Uczestnik mszy świętej odpowiada w bardzo prostych słowach, jak on przeżywa mszę świętą, poszczególne części. I to jest książka nie tylko dla wiernych, ale dla nas kapłanów. Dlaczego? Bo ja jako kapłan, jeżeli czytam, jak ten wierny przeżywa poszczególne części mszy świętej, to mogę się zastanowić, czy ja moją celebrą stwarzam mu warunki, żeby on tą mszę świętą przeżywał tak, jak on tutaj się wypowiada. Wszedł w nią. Zachęcamy do... I też będzie dodrukowana, dlatego że... Ksiądz dyrektor obiecywał. Wyczerpała. Że będzie. Więc pojawi się znowu. Dziękuję. Ja sama dostałam w prezencie tę książkę Uwielbiam Cię Ojcze właśnie przy takiej okazji. Wiele osób w takim geście zachęty ją otrzymało od księdza profesora. My zachęcamy do zapoznania się z tymi książkami. One są obecne na półce Biblosu, jak widzimy. I dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. I ufamy, że Duch Święty poprowadzi swoje dzieło i się będzie dokonywać od nowa wiary i także od nowa Kościoła. Kościele, wypłyń na głębie. Według tych wskazań. Tak. Dziękuję.